Witajcie. W tym filmiku chciałbym Was zainteresować tematem laptopów i tabletów, które obecnie można znaleźć w sklepach w bardzo niskich cenach. Są to tablety i laptopy z systemem Windows w bardzo rozsądnych cenach i parametrach, zajmę się tylko tabletami do ceny 300 zł, są droższe, ale różnią się tylko niewielkimi mankamentami, ja natomiast pokażę Wam te najlepsze pod względem wydajności i mobilności. No to zaczynamy, korzystam ze strony sklepu Euro RTV AGD, sortuję produkty według cen od najniższej. Oczywiście najtańsze tablety to te z systemem Android, ich ceny zaczynają się już od 99 zł, muszę się Wam przyznać, że byłem głupi kupując mój pierwszy tablet z Androidem ileś lat temu, płacąc za niego prawie 200 zł, dziś za 99 zł są tablety z o wiele bardziej wydajnymi procesorami, nawet 4-rdzeniowym o taktowaniu 1,5 GHz. Ale nie o tym teraz mowa. Pomówmy o najtańszych i najbardziej wydajnych tabletach z Windows. Pierwszym produktem, jaki wyskoczy, jest oczywiście nasz poczciwy Lark Ultimate 7i Win, tablet bardzo wydajny i prawie do wszystkiego, co prezentowałem na moich filmikach nie jeden raz. Obecnie prawie wszystkie nowe tablety, a nawet laptopy oparte są o najlepszy mobilny procesor, Intel Atom Z3735. Lark Ultimate 7i Win posiada ten procesor, który jest taktowany od 1,33 do 1,88 GHz oraz obsługuje 1 GB pamięci RAM. Poza tym wbudowany w ten procesor jest układ graficzny Intel HD Graphic o maksymalnym taktowaniu 620 MHz. Tablet ten ma także bardzo ważną zaletę, ma wbudowane gniazdo mini HDMI, pod które można podłączać zewnętrzny telewizor lub monitor nawet 50-calowy, a także stary analogowy monitor kineskopowy poprzez przejściówkę VGA. Kolejna ciekawa propozycja to tablet Kion Base 8MS. Tablet również oparty o ten sam procesor, więc pod względem wydajności nie różniący się niczym od Larka, którego zaprezentowałem na moim kanale. Tablet Kion, tak samo jak Lark, ma ekran w technologii IPS, czyli ma idealne kąty świecenia, kolory nie są wyblakłe jak przy ekranach TFT, ale nie są też za ostre jak przy ekranach AMOLED. Tablet ten wyróżnia jedynie większa pojemność akumulatora oraz o 1 cal większy ekran. Następna propozycja to tablet Modecom FreeTab 8025, identyczny pod względem parametrów i procesora jak poprzednie tablety Lark i Kion. Bardzo ciekawą propozycją do 300 zł jest też ten tablet Acer Aconia W3 810. Tablet ten ma procesor Intel Atom Z2760 o stałym taktowaniu 1,8 GHz, ale za to mniejszym taktowaniu grafiki, bo tylko 533 MHz. Natomiast ma takie zalety jak 2 GB RAM-u oraz dysk MMC o pojemności 32 GB, użytkownicy tabletów z dyskami 16 GB wiedzą, że dwa razy większa pojemność to spora zaleta, na przykład przy aktualizowaniu systemu Windows. Sensacją natomiast jest ten sam tablet w tej samej cenie, ale o pojemności dysku 64 GB. Jeśli nie jest to błąd na stronie, a prawdziwa cena, to warto lecieć do sklepu jeszcze dzisiaj. Przejrzyjmy sobie teraz oferty laptopów, a raczej tabletolaptopów, inaczej hybryd. Ja skupiłem się na przedziale cenowym od 500 do 900 zł. I tak na pierwszym miejscu znalazła się ta oto propozycja. Hybryda tabletolaptop Acer Aspire Switch 10 SWS 012. Laptop ten za około 600 zł to naprawdę hit, nie dość, że pozwala na odczepianie klawiatury, to w swoim wnętrzu ma nie tylko ten sam super wydajny procesor co tablet Lark Ultimate, czyli Intel Atom Z3735, ale również dysk SSD o pojemności 32 GB, co więcej posiada również drugi dysk HDD o pojemności 500 GB, a także pamięć RAM o pojemności 2 GB, po prostu tabletolaptop marzenie jak na tę cenę. Natomiast to, co teraz Wam zaprezentuję, jest dokładnie tym, co już planuję, otóż jest to kolejny tabletolaptop hybryda Asus Transformer Book Testo TAM DKA004BE.
Jest to laptop, również z odczepianą klawiaturą, lecz nowością jest tu jeszcze nowszy procesor, czyli Intel Atom, Bay Trail, Z3775. Procesor ten w odróżnieniu od poprzednika, startuje już od poziomu 1,46 GHz, a maksymalne taktowanie to 2,39 GHz. Laptop posiada dysk MC o pojemności 32 GB, a także dodatkowy dysk talerzowy o pojemności 500 GB. Pamięć RAM to 2 GB i co ciekawe laptop ten posiada wejście USB 3.0, coś takiego planuję zakupić, pod warunkiem, że będzie posiadał dysk SSD, a nie MMC. W razie uszkodzenia mojego komputera lub tabletu, to właśnie ten produkt lub bardzo do niego zbliżony będzie następcą. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, jeśli macie jakieś sugestie, macie jakieś inne ciekawsze propozycje, to koniecznie powiedzcie mi o tym w komentarzach, czasy się zmieniają i być może za parę miesięcy od premiery tego filmu, będą jeszcze bardziej wydajne tablety i laptopy, za jeszcze mniejsze ceny. Pozdrawiam Was, i do kolejnego filmu.